Pierwszy dołeczek, pierwszy sygnał i sprawdźmy to. O, już jest, wypadł guziczek. Guziczek, współczesny guziczek. Ok, Stuttgart. Pozdrawiamy Stuttgart. Piękna pogoda, piękny sygnał, ale mniej piękny krążek. Biło, kurczę, jak na złoto. Ok, kolejna znajdka, dziwne, bo wczoraj znalazłem taką samą, także z którego roku? Chociaż 1970, czyli inny rok. Ok, jest krążek. Już na bruździa. Spróbuję poszukać. O, piękna znajdka. Sygnał dosyć fajny. Zobaczymy, spróbuję to namierzyć. Dobra, muszę tą grudę rozdzielić na kilka części. Gruzda rozdzielona, sama wyskoczyła. Sam jeszcze nie wiem, co to jest. Wy już widzicie w kadrze. Wow, ale pięknie zachowany. Wow, takiego jeszcze nie mam. Naprawdę, 1924 rok. Chciałbym, żebyście widzieli to ze mną. Kurczę, no. Wygląda niesamowicie, ale czy to jest złoto? O kurczę. 50 feningów, ale na pewno to nie było złoto. No trudno, no, ale fajne, no, fajny krążek. Będzie do kolekcji. Już troszeczkę tych monetek jest. Także spoko. Według jednej mapy znajduje się dokładnie w tym miejscu, w którym były jakieś stare zabudowania. I faktycznie dużo tutaj wykopuje kamieni różnego rodzaju gruzu. A między innymi znalazłem naprawdę bardzo ładny, bardzo imponujący guziczek. Naprawdę piękna znajdka. Pięknie zdobiony, najprawdopodobniej arsenowy, ale przepiękny. O kurczę, takiż to otoż piękny wytwór człowieka, folia aluminiowa. Ktoś mi powie, że to jest normalne? Dziwnie latają te samoloty jakoś. Tak równiuteńko. Kuźwa. Jeszcze tak powinno i będzie szachownica. Fajnie. Super po prostu. Pryskają czy jaki chuj? No nic, lecę dalej. Nie był silny sygnał. Jest to chyba coś malutkiego. O kurczę, naprawdę malutkiego. O jest moniaczek. Cholera, znowu będę miał problem naprawdę, żeby to określić. Ale wy już to widzicie w kadrze. Także jest jakaś krągłość. Bardzo, bardzo trudno będzie stwierdzić. Ta gleba jest naprawdę tragiczna. Sygnał był bardzo malutki, ale dół jest naprawdę głęboki. Po wyciągnięciu bije, jakby to miało być największy skarb świata normalnie. Cóż to jest tym największym skarbem świata? Oj, coś spadło. No i jest i moniaczek. Jest zielony. O, już widzę, że to jest fenol. Najprawdopodobniej 1900, tak, 1925 chyba, tak, fenolek. No ale dzieje się coś, no tak, taka dziwna rozbieżność trochę tych znalezisk tutaj. No ale może się zawieruszył. Ile to jest? Dwa fenole piękne, dwa, jeszcze takich nie mam. Także super, bardzo ładny sygnał. W ogóle Deus zwariował, pokazuje 93. Ale myślę, że będzie problem, żeby to jedną ręką rozwalić, także zaraz wracam. Deus zwariował, jakby to naprawdę było coś mega, mega, a to cholera wie co to jest, jakaś klamerka. Chyba nic starego. Pięknie wyskoczyła. Pięknie widzę zachowana, tu jest gleba bardzo taka ciężka. Dlatego wszystkie przedmioty powinny być w pięknym stanie. Ciekawe, z której strony, czy to niemiecka, a może jakiś inny kraj. Fragment najprawdopodobniej jakiejś miseczki lub czegoś, nie wiem, jakiegoś kieliszka, ale ładnie zdobione. W każdym razie jest to ołów najprawdopodobniej, bo wgina się bardzo lekko. I kolejna fajna znajdka, kolcoczek, ale tak fajnie zwichrowany, tak jakby się odbił od celu i poszybował w inną stronę. Fajne. Słońce już zachodzi. To jest najprawdopodobniej tak, już widać, że tutaj są te
kłosy. Ciekawie się dzieje. 10 chwilingów? Chyba tak. 10 lej chwilingów z kłosami. Jak tu pięknie. Naprawdę rewelacja. Cisza, spokój. Szum tej wody. Ta mgła. Słońce już zaszło. Kurwa, jak go mać. Wiedziałem, że to jest mój zły dzień. Bo w ogóle jechałem na wykopki, zapomniałem detektora. I coś czułem, że będzie chujowo dzisiaj. I stało się najgorsze, co może być. To łopata, także zawijam się do chaty. Kurwa! I tak czasem bywa. No to Herlis Willkommen. Idę kupić nową łopatę. Łopata jest super. Zregulowana. Z regulowaną długością. Dokładnie. Ale cena też jest, kurde, olśniewająca. Dobra. Biorę dziadostwo. I do kasy. Bardzo głęboki dołek. Ale też naprawdę duża, imponująca znajdka. Ogromny guzik. Najprawdopodobniej arsenowy. Piękny, piękny. I cały. Jeszcze w życiu nie znalazłem takiego wielkiego guzika. O, chyba to nawet czuję. Czuję, że to moniak, ale nie jestem pewien. Jest tak ufajdane, powiem wam, że... Kurczę, naprawdę nie mam pojęcia, co to kurczę jest. Jakieś szkiełko, jakaś ozdóbka. Cholera wie, czy to jest współczesne. Kolejny duży sygnał, także chyba znowu Mauser. Tak, jest. Oj, kurczę, może nawet nie. Tak, ale jest w ogóle czaśnięta. W dziwny sposób. Już namierzony. Proszę bardzo. O, ale piękny. Kolejny guzik arsenowy. Naprawdę rewelacja. Przepiękny jest. Przepięknie zdobiony. No jest troszeczkę tych guzików tutaj. Także fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Będę miał niezłą kolekcję tych guziczków. Kolejny sygnalik. I kolejna taka znajdka, bardzo, bardzo ciekawe. No i jest sreberko, słuchajcie. Najprawdopodobniej jest to srebro, jest to bardzo czarne, ale się świeci jak psu jajca, być może jest to srebro. No ale nic, no będę czyścił i zobaczymy, no fajnie by było, jakby wpadło sreberko. Sygnał jest. Imponujący. I wyobraźcie sobie, że to jest... W samej kępie było. I proszę bardzo, monetka. Oj kurczę, coś mnie nie słucha. I nie wiem, nie mam pojęcia, moi drodzy, co to jest. Nie, to nie jest moneta. To jest znowu kawałek guzika arsenowego. Nie widziałem wcześniej, ale jest naprawdę piękna podobizna. Jakiegoś szlachcica najprawdopodobniej, czyli guzik robiony na zamówienie. Są napisy. Okazuje się, że na guziku tym widnieje postać Fryderyka II Hohenzollerna, wielkiego króla Prus, który rządził w latach 1740 do 1786 roku. Tego samego, którego zobaczymy na jednotalarówce brandenbursko-pruskiej z 1771 roku lub na jednej szóstej części talara z 1765 roku. Także petarda. Kolejny dołeczek. Dwa sygnały. Zrobię tak. O tak właśnie. O, miedziuszka. Miedziuszka. Pierwszy sygnał miedziuszka. Sygnał już namierzony, wyciągnięty i normalnie. Spójrzcie tylko, to jest coś niesamowitego. Kawałek jakiejś ozdóbki miedzianej, ale widać tutaj fragmenty złocenia, czyli najprawdopodobniej było to pozłacane. Kolejny interesujący sygnał. Spróbuję namierzyć. Może się uda. Jak nie, to będzie pauza. Ta, będzie pauza, bo to są takie grudy grube, że... O, cicho, cicho, bo jednak coś jest. Ta, piękna folia aluminiowa. Piękny sygnał, ale tylko folia. Jest i pieczęć. No po prostu jestem zachwycony. Jest rewelacja. Najprawdopodobniej jest to stara miedziana pieczęć. Tak jest.
Pieczęć ta została wykonana z miedzi, a widnieją na niej kwiatuszki wyrastające z serca, literki AS oraz cyfra 3 wpisana w samo serce. Niestety nie udało mi się ustalić wieku ani pochodzenia tej pieczęci. Jeśli ktoś z Was może powiedzieć coś więcej na jej temat, zapraszam do komentowania. Także po prostu coś fantastycznego. Super znajda. No, jestem po prostu w niebo wzięty. I kolejny fancik. Tym razem miedziany krążek. Serducho zabiło, ale to tylko miedziuszka. Plombunia. Bardzo słabiutki był sygnał. Ale plombunia wpadła. Jest tylko napis S. No i kolejna znajdka. Bardzo malutki przedmiot. Nie mam pojęcia jeszcze, co to jest. Nie wyczyściłem. Sygnał był bardzo delikatny, było to bardzo głęboko. O kurczę, coś niesamowitego, ja nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz obczyszczę, zobaczę. Obczyściłem, wyczyściłem, byłem podjarany. Piękny rzymianin. Słuchajcie, ta srebrna łąka jest nie tylko srebrną, bo tak ją nazwałem, ale też jest rzymską. Ale widzę, że muszę każdy sygnał tutaj naprawdę penetrować, buszować głęboko. Była tak głęboko, Deus nawet nie pokazywał żadnych wskazań, co to jest, co to może być, tylko że kolor, nie? I taki delikatny sygnał, pięknie zachowany rzym. Wydawać by się mogło, że znalazłem już trzecią monetę rzymską wykonaną z brązu. Jednak już po wstępnym czyszczeniu okazało się, że jest to srebrny denar rzymski, bity w latach od 138 do 161 roku naszej ery. Wykonana ona została na cześć cesarza Rzymu Antoninusa Piusa, który rządził w tych samych latach, w których była bita moneta. Na rewersie natomiast widnieje postać bogini Fortuny. Mało tego, pochodzi on z Mennicy Rzymskiej, a więc przewędrował blisko 1000 kilometrów. Jest taka piękna pani, ale to cudownie. Wow, spójrzcie tylko. Cóż za piękna ozdóbka. Jasny gwint, no po prostu tutaj jest magicznie. No i kolejna znajdka. Kolejny najprawdopodobniej guziczek arsenowy. Tak. Bardzo piękny. Jakiś taki zdobiony. Jak to one były zdobione. Piękny. I najlepszy jest cały. Także super. Normalnie komedia. Dół wykopałem ogromny. Sygnał zniknął. Pogłębiłem. Nie ma. No nie ma nigdzie. Mówię, no co jest? Zapadło się pod ziemię. Proszę bardzo, gdzie się znalazło. Jest tak ciężka gleba, że wszystko się przykleja do łopaty. Długo nie nagrywałem, bo nic ciekawego nie wpadało, pomimo, że sporo pola przeszedłem. No ale mamy coś. O kurwa. Mam jakąś znajdkę ciekawszą. Fajny był sygnalik. I jest to, kurwa, chyba moneta, moi drodzy. Jak widzicie, już słońce idzie ku zachodowi. A ja znalazłem coś takiego pięknego. Dobra, zaraz obczyszczę i pokażę, bo sam jestem ciekaw mega. Wow. Tak jak mówiłem, słońce chyli się ku zachodowi, a tu taka znajda, ogromna moneta. Spójrzcie tylko, no po prostu jaki orzeł. Nie wiem, co to jest za moneta jeszcze. Dwie głowy ma, po prostu niesamowite. Jest to jeden szyling, na którym nie wybijano daty. Został wykonany za czasów panowania cesarza Rudolfa II Habsburga nad świętym cesarstwem Rzeszy Rzymskiej Królestwa Niemiec. Bity był w latach od 1576 do 1612. Ciekawostką jest to, że ten piękny hamer przywędrował aż z Holandii, ponieważ w okresie tym dzisiejsze tereny Holandii były częścią Królestwa Niemiec. Jest. Piękna jest ta łąka. Tak długo tutaj nic nie wychodziło, a tutaj proszę, na zakończenie dnia robię ostatnią raję i naprawdę spinam do chaty, bo ja już dzisiaj naprawdę mi wystarczy już tyle tych znajdek i pieczęć i te guziczki i ten rzymek i teraz coś takiego, no po prostu super! Piękny dzień dzisiaj. Ludzie, jeszcze na koniec wyjeżdżam z mojej srebrno-rzymskiej łąki i tutaj Państwo sobie drona puszczają.